W ogrodzie dendrologicznym w Wojsławicach koło Niemczy raj dla wielbicieli kwiatów. W ciągu 5 lat doczekaliśmy się tam największej w Europie plantacji liliowców. Na ponad 3 hektarach rośnie 3000 odmian tych kwiatów, a jest pełnia kwitnienia. Maciej Maciejewski. Do niedawna ogród Wojsławica słynął wyłącznie z rododendronów. Teraz coraz większą popularnością cieszą się plantacje liliowców, nie mylić z liliami. Że lilie mają potężną cebulę podziemną i długą łodygę zakończoną pachnącymi kwiatami. Natomiast liliowce jedynie głęboki system korzeniowy, sukulentowych korzeni i piękne trawiaste liście. Żartobliwie mówi się, że jest to kwiat dla leniwych hodowców, nie wymaga podlewania, potrafi przetrwać suszę, ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeni. Liliowców nie atakują szkodniki, nie zapadają na choroby, są długowieczne, żyją nawet 50 lat. Mamy stare odmiany, my zachowujemy pulę genową dla przyszłych hodowców, a niezależnie od tego prowadzimy również hodowlę. Mają ciepłe, pastelowe kolory, żółte, pomarańczowe, czerwone. Na świecie trwają intensywne i na razie bezskuteczne próby wyhodowania niebieskich liliowców. Zazwyczaj liliowce cytrynowe i żółte pachną bardzo intensywnie. Fotografuję te kwiaty, bo to są polskie odmiany. Te tutaj autorstwa brata Franczaka, nieżyjącego już. Uprawa liliowców bardzo dynamicznie rozwija się w przydomowych ogródkach. Do mojego ogrodu, który rozrasta się z każdym rokiem i jeszcze mi mało. Bardzo długo kwitną, od końca maja do końca września. Dziś naukowcy debatowali nad dalszym rozwojem upraw liliowców. Gospodarze Wojsławic zapowiedzieli powiększenie plantacji. W Europie jest druga poważna kolekcja liliowców w Niemczech, ale jest mniejsza od wojsławickiej. Ponadto w 15 ogrodach botanicznych są nieduże kolekcje. Miła informacja napłynęła z prestiżowego amerykańskiego towarzystwa liliowcowego Display Garden. Wyróżniło ono wojsławicką plantację specjalnym certyfikatem i będzie promowało ogród na całym świecie. Wojsławice, Maciej Maciejewski.